Cześć, witajcie moi drodzy, ja jestem Remi, słuchajcie, i dzisiaj zobaczymy sobie kolejną dawkę animacji, słuchajcie, Squid Game, które naprawdę przeszły same siebie, ponieważ moi drodzy, Squid Game okazał się być, słuchajcie, hitem Netflixa, który obejrzał ponad 111 milionów kont na całym świecie, słuchajcie, ale sumując jeszcze to chyba te animacje, to chyba dwa razy tyle, słuchajcie, wyświetlenie mają same animacje Squid Game. W każdym razie, moi drodzy, dzisiaj zobaczymy, co się stanie, jak znowu postacie z FNF trafią do Squid Game i moi drodzy, potoczy się to, słuchajcie, nieco inaczej niż dotychczas. W każdym razie, pamiętajcie, żeby koniecznie zostawić łapę w górę, suba z dzwonkiem i naprawdę zobaczcie do końca, słuchajcie, tą animację, bo jest naprawdę mega fajna, słuchajcie. I napiszcie w komentarzu, czy wy oglądaliście Squid Game, ponieważ część osób wiem, że oglądało, część nie. W każdym razie jestem, słuchajcie, ciekaw i naprawdę, moi drodzy, są to mega kozackie animacje, ponieważ mamy tutaj, słuchajcie, boyfrienda i girlfriend, zobaczcie, idą sobie i nagle widzą tutaj całą świnkę, skarbonkę z pieniędzmi i myślą sobie, hurra, my to musimy mieć. Zobaczcie, tutaj cała świnka, skarbonka, tyle kasy, ale skarbonka odskoczyła, zobaczcie, biedni, nie. Nie, słuchajcie, co się... Co jest? Ej, port, co jest? Słuchajcie, czy pod nimi się właśnie otworzył portal, słuchajcie? Nie, to jest już naprawdę jakiś odpał niezły, ale dobra. W każdym razie zobaczmy sobie dalej. Ten portal ich dokądś przeniósł, słuchajcie. Przeniósł ich do jakiegoś, słuchajcie, lasu. Albo, słuchajcie, na jakąś trawę, zobaczcie. Mamy tutaj fajną trawkę. Ale mamy tutaj arenę do walki z lalką. To jest to miejsce, zobaczcie. Wow, wow. Oho, mamy tutaj tą lalkę. 5 minut teraz, zobaczcie. Green light, red line, czyli słuchajcie, czerwone, zielone i odlicza, słuchajcie. Czyli chodzi o to, że to jest gra w czerwone, zielone, ale ta lalka wygląda akurat creepy, moi drodzy, ładnie ją zrobili. W każdym razie, moi drodzy, lalka sobie teraz jest odwrócona. I 5 minut mają, zobaczcie. Oni za bardzo nie wiedzą, o co chodzi, ale mamy tutaj Celever. Zobaczcie, są wszystkie postacie. Mamy tutaj Pico, boyfrienda, girlfriend, Garcelo, Sky, wszyscy tutaj są, Witty. Oho. O, tutaj zobaczcie, Ruf właśnie powiedział, że te pieniądze tutaj są jego. No i teraz zobaczmy, moi drodzy. Ruf tutaj sobie biegnie, Celever chyba też za Rufem. Wszyscy sobie biegną, zobaczcie. Lalka się odwraca, a oni dalej biegną. O nie, słuchajcie, ojej, Ruf. Co jest, co się stało? Jeju, to jest naprawdę brutalne, ej. To jest naprawdę brutalne, widzieliście? Odstrzelili ich i to jest autentycznie, wow. To jest naprawdę, moi drodzy, akurat niezwykle brutalna animacja dosyć, jeżeli chodzi o jej wykonanie. W każdym razie postacie zastanawiają, słuchajcie, się, czy iść. No i postanawiają, że może jednak pójdą, zobaczcie. Witty też sobie myśli, że może jednak pójdzie, ale bez jaj, to jest naprawdę, słuchajcie, zrobione tak dosyć... Oho, zobaczcie, odwróciła się lalka. No i Garcelo, nie, zaczyna się trząść, nie, Garcelo, co ty zrobiłeś? No i biegnął. No i słuchajcie, po Garcelo, biedny Garcelo. Co jest grane? Ej, to jest naprawdę przykre, co się z nim stało. Nie, Pico się potknął! Nie ruszaj się, Pico! Nie ruszaj się, Pico! Oho! Oho, Pico teraz nie wiem, czemu bije się, słuchajcie, ze Sky. No, i teraz obydwoje, słuchajcie, umarli. O nie, słuchajcie. To jest naprawdę przykre, co się z nimi dzieje. No teraz boyfriend i girlfriend. Nie ruszają się. Zostało 5 sekund! Szybko biegnijcie! Lalka nie patrzy, szybko! Biegnijcie szybko! Rzucaj się, dobra. Ale został jeszcze Garcelo chyba. Jedna sekunda, nie Garcelo, biedny Garcelo. A nie, przepraszam, Witty został. Boże, biedny Witty. Głowy, nie, słuchajcie, co jest? A jego głowa to był granat, właśnie. To była bomba. Lalka sobie, słuchajcie, nie zdaje sprawy. Oni próbowali, o, przywrócili lalkę na to. No i słuchajcie, wybuchło wszystko. Na szczęście hajs nie wybuchł, słuchajcie. Hajs dalej został, no i słuchajcie, zgarniają sobie kasę i żyją długo i szczęśliwie. Ale jej, naprawdę, moi drodzy, bez jaj, ta animacja jest serio brutalna. Ktoś to naprawdę nie się zrobił. W każdym razie, moi drodzy, zobaczmy teraz kolejną animację, gdzie będzie, słuchajcie, dużo więcej różnych postaci, ale to było naprawdę mocne. Więc gratulujemy, słuchajcie, Sky Animation za wykonanie takiej, słuchajcie, animacji, bo była naprawdę ciekawa bardzo. A więc, moi drodzy, teraz mamy tutaj troszkę inną animację od Ace Art, słuchajcie, gdzie mamy troszeczkę, nawet jest polskie tłumaczenie. W każdym razie, lalka wygląda już nie tak groźnie i zobaczcie, kogo my tutaj mamy. Mamy tutaj jakiegoś dziadka grany i mamy tutaj, słuchajcie, Among Usa, mamy tutaj, słuchajcie, Agotiego Sky, a to nawet nie wiem, kto jest. W każdym razie sobie idą i nagle oberwał, słuchajcie, Among Us. Lalka sobie patrzy i nagle... O nie, czemu przypychaczem do kibla go biorą? Co jest grane? Nie, słuchajcie, to Squid Game już nie jest tak brutalne. Oho. O, i teraz zobaczmy, kto oberwie. Czemu dziadek grany bije kogoś? Co jest grane? Dziadek grany, chociaż nie wiem, czy jest babcia grany, czy dziadek grany, bo to tak dziwnie wygląda troszeczkę. Nie, czemu nadatuje na balonach? Co jest? Co oni jeszcze nie wymyślą? Słuchajcie, to wygląda mi troszkę jak takie, nie wiem, Squid Game po roku na Podlasiu czy coś takiego, wiecie, te takie memy, że... Oho, oho, zobaczmy. O, dziadek grany, czy ta babcia grany, słuchajcie, przewróciła.
No i nie, woda go zabrała, czy ją? Nie, biedny Granny. No i teraz zobaczcie, ci tutaj twardują. No i oj, Sky, nie, co? Sky, nie, słuchajcie, biedna Sky. No i nawet Lalka głową ją wypchnęła. Co jest? O, wygrywa, słuchajcie, Agoti. Mamy teraz Sirenheada, Ruwa. Mamy tutaj Boyfrienda, FN, słuchajcie tego. Mamy tutaj nawet jeszcze kolejnego Among Usa. Nie sobie idą teraz, zobaczmy kto wygra. Sirenhead, dajesz. Oj, Boyfriend, nie, Boyfriend. Co jest? Biedny Boyfriend. Dostał 10-tonową kulą, nie, Boyfriend. To był zły pomysł, żebyś tam zapisywał. No i teraz zacznę. Wszyscy idą. O nie, Sirenhead ich zakurzył swoją syreną. O, rów, nie rów, zły rów. Nie rób tego rów. O nie, biedny rów dostał właśnie od Lalki Squid Game. Biedny rów. Ja mu kibicowałem, słuchajcie, mu naprawdę kibicowałem. Zobaczmy teraz kto wygra. Dawaj, Sirenhead. Nie, Sirenhead wykopał Among Usa, który teraz odpada i zobaczymy jak go zabiorą. To jest ciekawe. O, Among Us i poszło. Nie, no, słuchajcie, to jest taka wersja taka ultra taka family friendly. Oho, i zobaczmy teraz. O, no i teraz zobaczmy. Ojeju, ale załatwiła bardzo dobrze, zły Sirenhead. Dobrze, bardzo dobrze go załatwiła. Super, i teraz no, i teraz Sirenheada. O, robot go załatwił. No i moi drodzy, pięknie, cudownie. O, brawo, brawo, słuchajcie. I teraz mamy, kto to był? Zobaczcie, co to są w ogóle za postaci. Mam tutaj Zendiego. To wygląda, słuchajcie, ten, słuchajcie, z tymi okularami jak okulary Henka, słuchajcie. Ale jest to dziwna sprawa, mamy jakieś postacie z anime w ogóle. Mamy tutaj jakiegoś kolejnego Among Usa, słuchajcie. Jeżeli wiecie, to są, napiszcie w komentarzu, co to są, słuchajcie, za postacie. W każdym razie, no, Henk. Znaczy nie wiem, czy to jest Henk, bo on wygląda jak Henk, ale pewnie to jest ktoś inny. Możecie napisać w końcu, możecie napisać w komentarzu Jeremy, jak ty możesz nie wiedzieć, kto to jest ktoś tam, a nie Henk. Dobra, zobaczmy. Oho. Oj. No i odstrzelili wszyscy. No i teraz zobaczmy. No i uwaga, Zendy, dawaj Zendy, kibicujmy Zendiemu. Zendy! No i teraz, ojej, co to było? Zendy, dawaj. No i teraz, o nie, odstrzelili go. No i zobaczmy teraz. Oj, Zendy, nie, ja mu kibicowałem, no bez jaj, biedny Zendy. No i głoś, FN, nie, no słuchajcie, FN, włoskie głośniki na niego spadły, halo, co wy robicie z tymi animacjami? Nawet jakiś pomysł nie ma. Oho, oj, no i spadło i ktoś tutaj odpada, słuchajcie. No i pięknie. I co jest? Nie, słuchajcie, Mentos Cola przy... A nie, słuchajcie, to była Fanta. Nie, Mentos i Cola, nie, no, słuchajcie. Ten to już... Słuchajcie, no i wygrała, gratulujemy. Nie wiem, co to jest za postać, ale wygrała. Teraz zobaczcie, mamy... Patrzcie, ile postaci mamy. Mamy tutaj Strykiego, mamy tutaj Tankmana, mamy tutaj Girlfriend, mamy tutaj, słuchajcie, Skida i mamy tutaj Sarwentę. Ale jestem dobry w tych postaciach, naprawdę. Wreszcie się nauczyłem chociaż części tych postaci. No i Sarwentę, oj, żegnamy Sarwentę. Adios, au revoir. No i biedna Sarwenta. Nie, Sarwenta. A teraz jest demon Sarwenta i odlatuje. No, oho, zastrzelili ją, biedną Sarwentę. No i teraz zaczmy. No, oj, Skid. No i niestety biedny Skid. Lalka wykrywa, że Skida trzeba unicestwić. Nie, naprawdę chili go. Nie, słuchajcie, powinien go załatwić, chili. Nie, no. O, Triki rozbił Tankmanowi. Ale dobrze, Tankmana nie lubimy, więc Tankman niech odpada, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Słuchajcie, o. Teraz kibicujemy Girlfriend. Girlfriend, o. Dobrze, wszyscy przetrwali. No i zobaczmy, uważaj Girlfriend, bo Triki zaraz cię uderzy jakimś znakiem. No, uważajcie Triki. No właśnie. No i pięknie. Teraz wielka kałamarnica zabrała Trickiego, no i wygrywa Girlfriend, gratulujemy Girlfriend. Słuchajcie, nie, naprawdę, to jest, słuchajcie, już troszkę za mocne. To w każdym razie, no, ciekawy koncept, słuchajcie, naprawdę ciekawe tutaj elementy wyrzucania graczy z gry. Więc naprawdę było to ciekawe i moi drodzy, w każdym razie napiszcie w komentarzu, czy wam się to podobało, czy nie. Która wam się animacja bardziej podobała, ta pierwsza, czyli ta taka troszkę brutalniejsza, gdzie były strzały. Czy może ta, gdzie te postacie tam jakimiś kijami wywalano i innymi dziwnymi rzeczami. W każdym razie napiszcie to w komentarzu.
a ja się, słuchajcie, z wami żegnam. No i moi drodzy, niech moc Squid Game będzie z wami, czy tam, słuchajcie, nie wiem czego, bo już sam nie wiem, słuchajcie, dobra, w każdym razie trudno, pożegnajmy się po prostu. Cześć, papa, i wbicie na Discorda, macie link w opisie, elo.